Pucalpa zatrzymałem się w hostelu Richard. Po kilku dniach rejsu ukajali czas, aby się dobrze wykąpać, wyprać swoje rzeczy na dalszą podróż. Pucalpa jest młodym miastem leżącym na wysokości 200 metrów nad poziomem morza, bezpośrednio nad rzeką Ucajali. Znajduje się na głównym placu, plac Darms w Pucalpie. Miejscowość została założona w 1888 roku. W 1912 roku mieszkało tu tylko 50 osób. Trudnili się myśliwstwem, łowieniem ryb, pozyskiwaniem kauczuku. Ten teren zamieszkiwali głównie Indianie Shipibo i Kashibo. Pucalpę zamieszkuje nie więcej niż 250 tysięcy ludzi. Ale miasto jest bardzo zaciśnione dookoła dżunglą. Nie ma jakichś tam przedmieści. Wszystko w centrum. Klimat tu istnie piekielny, tropikalny, nie do wytrzymania. Strasznie gorąco. Idę nad rzekę, tam jest duży bazar. Już gotowe do rusztu, bez skrobania, w ruszcie łuska się wszystko stopi. Gdyby nie te śmieci, jakże piękny świat byłby.
Baba drze się już 2 godziny, zachwala jutra. Facet skrobie lód. Dodaje do tego przypraw słodkich i sprzedaje. Wieża zegarowa. Nasze słoneczniki. Indianki z pobliskich wiosek, można je tu spotkać dość często na ulicy. Chodzą i próbują sprzedać swoje rękodzieła. Od tych Indianek kupiłem te czerwone korale. Wszystko co niezbędne na rzece. Nowa katedra w Ucalpach. Kiedy byłem 9 lat temu, stała tu stara świątynia. Jestem bardzo zdziwiony tym widokiem, w ogóle tego całego placu. Wszystko się dookoła zmieniło. Miasto Pucalpa zawdzięcza swój rozwój dzięki temu, że w 1912 roku odkryto w okolicach duże pokłady ropy naftowej. Pucalpa ma też połączenie z całym właściwie Peru, bo tu odtąd zaczyna się
asfaltowa droga. What is all the other thing? This pipe, shamanic pipe, to make ayahuasca ceremonies, you know? Bajka. Zęby aligatora, tutaj ryby. To jest malowane przez Indian Shipibo. Yes. Pogadałem sobie z Richardem, bo po angielsku mówi, a tu mieście problem. Problem z tym językiem. Ręcznie haftowane krawaty. Richard, you are Indian? Was? No, I am not Indian, but I work with the Indians. Are you family Indian? Sure. Nothing, no. No. But are you family, I think, Inca? Inca? Yes, maybe, because we are from the Inca, indigenous Incas, you know? To się wpina we włosy. Dość często widać u dziewczyn z długimi włosami wpięte piórka, papuli. To jest ząb dużej ryby, którą tu nazywają catfish. Three. Vas a darle el canal.